Hej, ohej, z tej strony Gingerowa i witam was bardzo serdecznie w pierwszej części mojego jakże spóźnionego przeglądu zawartości nowego pakietu rozgrywki, czyli pakietu ślubne historie. E, tak, wiem, wiem, że od premiery minęło już bardzo dużo czasu, ale ja bardzo chcę mieć przegląd tego pakietu u siebie na kanale, dlatego no, mimo wszystko go nagrywam. E, I dziś razem z Wami pierwszy raz obejrzę sobie nowe miasteczko, które przybyło do. Razem z pakietem. Jeszcze go nie widziałam, specjalnie nie włączałam tej planszy aż do momentu tego nagrania, także nie wiem czego tutaj się spodziewać, ale już naprawdę pierwsze wrażenie jest po prostu wow. A jeśli chodzi o zawartość trybów tworzenia sima i budowania, to już widziałam, korzystałam z tych rzeczy i bardzo je lubię, ale o tym opowiem Wam w kolejnych częściach tego przeglądu. Dziś, tak jak powiedziałam, Ruszamy na krótki spacer po miasteczku Tartosa. I jakie są moje pierwsze wrażenia? Poza tym, że wow, no bo naprawdę mapa wygląda ślicznie, wygląda tak ciepło, tak bym powiedziała, troszeczkę śródziemnomorsko, jakby. I ile my tutaj mamy parceli? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć wow, no to, to sporo, to naprawdę sporo, szczególnie, że no zdarzały nam się już takie miasteczka, w których było ich zdecydowanie mniej, także super. I co tutaj możemy się dowiedzieć o tym nowym miasteczku? Romantyczne miejsca i widoki zdobią położony nad morzem region Tartosa, czyniąc go idealną scenerią dla miłosnych podbojów i ślubnych planów. Urlopowicze i nowożeńcy nierzadko powracają tu co roku, by na nowo przeżywać przygody z przeszłości. Mówi się, że miłość czeka tu na każdego. Wow. Wystarczy zapytać mieszkańców Tartosy, a ci z chęcią podzielą się plotkami o miejscowej branży weselnej lub miłosnymi opowieściami z przeszłości. Nawet jeśli jakiś sim nie znajdzie tutaj drugiej połówki, jednego może być pewien: zakocha się w tym miejscu. No, to, to chyba prawda, powiem Wam, bo yy, no ja, ja jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem, tak jak już powiedziałam, i widzę, że mamy tutaj dwie, jakby, dzielne. Te wodospady, to ja sobie chyba zostawię na koniec, bo wyglądają no, kusząco. Więc zobaczmy, co my tutaj mamy. To widzę taki jest, takie bardziej miasteczko, widzicie? Taki, taki tutaj jakby ryneczek. W ogóle tu zobaczcie, takie serduszka są, wow, urocze i latarnia morska w ogóle kształt jakby trochę przypomina mi Włochy, tak patrząc na mapę. Nie wiem, może. Dobrze, przeczytajmy tutaj. Jak twierdzą historycy, nazwa Porto Luminoso o, no tak trochę włosko to brzmi, wzięła się od piratów, którzy dotarli do wybrzeża zachęceni lśniącymi falami, wizją handlu i odkryciem tarty owocowej. Tarta Tartosa. Mm, no, proszę, proszę. Z czasem wioska rozkwitła i mimo, że znana jest z tarty owocowej, prawdziwym powodem do sławy Porto Luminoso stało się samozwańcze miano najlepszego w całej branży miejsca z usługami ślubno-weselnymi. Świetnie. Mm, tutaj piccola luce, parcel. De la Villa Vigna, hmm, rodzina Lour Laurent, Laurent, jakoś tak. Hmm, Celebrazioni d'amore, ok. I Baja dell'Amore, No, Te nazwy są takie, bym powiedziała, włoskie. Mi się tak kojarzą, ale mogę się mylić, wiecie. Hmm, tutaj jest kolejna rodzinka, rodzinka Markowicz. No tak, chyba tak. La Copia Serena i tutaj jest ta właśnie dzielnica Terra Amorosa. Nieopodal Porto Luminoso na wybrzeżu położona jest urocza kraina, którą miejscowi nazywają Terra Amorosa. Spośród dostępnych tam atrakcji wyróżnić możemy wędkowanie na pomoście, pływanie u stóp ukrytego wodospadu, czy wędrówka na szczyt wzgórza, na którym znajdziemy słynne w okolicy drzewo zakochanych. Simowiek Którzy odwiedzą ten miłosny raj, z pewnością zakochają się w tamtejszych malowniczych widokach i miejscach historycznych. No, dużo miłości, dużo miłości tutaj. Dobrze, już zwiedzamy i dzisiaj będziemy sobie zwiedzać to przeurocze miasteczko razem z Simką, którą już znacie. Także, no, zapraszam na spacer po pięknym miasteczku Tartosa. No i jesteśmy już na plaży, która wygląda naprawdę bajecznie, no i razem z nami jest. Moja simka Lili Dragon, którą mogliście oglądać już w serii Jesienne Wieczory z Lili. Lili, co prawda, jak widzicie, troszeczkę zmieniła fryzurę. Ma na sobie taką oto sukienkę, która też jest właśnie z nowości z tego pakietu. No i zobaczmy sobie, bo widzicie, Lili się rozgląda, więc ja też się rozejrzę. O, wchodzi do wody, zobaczcie. No, tu jest, tu jest ślicznie łatwo. Wow, wow, co tam mamy? To w ogóle, mm, to w ogóle tak troszeczkę właśnie wygląda jak takie <śmiejskie> miejskie Sulani. No, ale, ale świetnie to wygląda. O, dobra. Coś czuję, że tutaj będzie dużo, dużo zachwytów. Tutaj mamy miasteczko. I tak rozglądając się, zauważyłam, że tutaj mamy taki pomost. Lili, chodź tutaj koniecznie, bo widzę, że tutaj sam, proszę bardzo, Mortimer we własnej osobie łowi sobie ryby. Także ten pomost. Most jest aktywny, można tutaj właśnie przyjść. Więc koniecznie musimy, musimy. No i zobaczcie, jaki stąd jest widok. Wiecie, ja po prostu zawsze oceniam nowe miasteczka pod kątem ich, jak ja to zawsze mówię, screenogenności, bo ja uwielbiam robić screeny i, i zawsze staram się właśnie oceniać, czy są ładne tła. No i tutaj są po prostu przepiękne tła. Jeju, dobrze, Lili, jesteś sobie tutaj, no i się rozglądasz i zobacz. No pięknie, pięknie. I tutaj widzę, że jest kolejna plaża. Kolejna plaża, tutaj też możemy sobie popływać. Tak, możemy sobie podejść i pływać. Świetnie. Możemy też sobie tutaj um, zażywać kąpieli słonecznej, odprężyć się. No i tutaj mamy ten taki jakby ryneczek. Lili chodź o, tutaj jest śliczna fontanna, możemy usiąść i się zdrzemnąć. I mamy tutaj te piękne budynki, które tworzą taki właśnie bardzo przytulny mm, przytulny wakacyjny jak dla mnie klimat ślicznie to wygląda, w ogóle tutaj są lampki i tu mamy mm, taką budeczkę, możemy tutaj kupić kwiaty i kupić weselny bukiet, możemy też sprzedawać kwiaty jeśli mamy je w swoim wyposażeniu zobaczmy co możemy sobie tutaj kupić, ja jestem bardzo ciekawa zobaczymy kwiaty i zobaczymy też weselny bukiet, co my tutaj mamy do wyboru Mm, I tu ta jest taka jakby jakby restauracja. Tu widzę, że butik i w ogóle tutaj na wystawie są suknie, które są też właśnie dostępne w trybie tworzenia SIMA, także świetnie. Kwiaty. Aha, tu widzę, że możemy kupić takie po prostu zwykłe kwiaty, które możemy też zasadzić w swoim ogrodzie. To na wypadek, gdyby może nasi SIMowie chcieli sobie sami stworzyć jakieś tam wiązanki z kwiatów, które mamy już od czterech pór roku. Ale zobaczmy sobie te weselne bukiety za chwileczkę. O, tutaj jest taka druszka, Teraz idziemy. Weselny bukiet, wow, ja je widzę pierwszy raz. Barwne stokrotki, białe róże, czerwone róże, jasno niebieskie, jasno różowe, jaki wybór. Tęczowe, pastelowe, piękne, też są stokrotki, czarne róże nawet, wow! Ślicznie to wygląda. Aż mm, bym sobie kupiła. Lili, co? Kupujemy sobie kwiaty? A dlaczego nie? Chciałabym zobaczyć, czy można coś z nimi robić, więc to mi tak pasuje kolorystycznie trochę do Lili dziś. Dobra, no to kupujemy, zobaczymy. No zobaczymy, jak to wygląda. Eee, dobrze, mamy w wyposażeniu. I co tutaj możemy? Rozpocznij rzut bukietem, trzymaj bukiet. Trzymaj bukiet, Lili. Ja chcę to zobaczyć. Chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie, pokaż się. O, no wygląda ślicznie, Lili, no. Wow, jestem pod wrażeniem. Zobaczcie, ładnie to wygląda. To co, będziemy sobie chodzić tak po miasteczku z bukietem w dłoni? No, dlaczego nie? Dlaczego nie? Idziemy zwiedzać dalej w takim razie. Mm, tutaj możemy jeszcze coś kupić. Co tutaj? Tort weselny i zamówić jedzenie. Zobaczmy, co możemy sobie zamówić. O nie, jakie tu są słodkości. Znowu będę głodna. Eklerka, bułeczka owocowa. Światowej sławy owocowa tarta tartozyjska. Mm -hmm. Migdałowe makaroniki, makaroniki jagodowe, różowy, trzypiętrowy, sześciokątny. Wow. Tort ombre. E, trzypiętrowy, kwadratowy tort biały z kolorowym wypełnieniem. Wow. Brązowy, dwupiętrowy tort, poduszka ze złotym, kwiatowym wzorem. No licznie. E... Nie, nie będziemy sobie kupować raczej nic do jedzenia, bo my tutaj się wybieramy na spacer, ale musicie przyznać, że wybór robi wrażenie. I jeszcze możemy kupić tort weselny. Okej, okay, tak one wyglądają. Wow. <noise> tak, dzisiejszy film widzę sponsoruje słowo wow, ale co ja na to poradzę? Ja się tego naprawdę wszystkiego nie spodziewałam. Także musicie mi tutaj wybaczyć te wszelkie zachwyty, bo dla was to już na pewno nie jest żadna nowość, dlatego że ten pakiet miał premierę już jakiś czas temu, ale dla mnie to jest nowość i specjalnie dla was trzymałam właśnie to, żebyście mogli poznać moje pierwsze wrażenia. Mm, tak, o jakie gigantyczne torty i w ogóle jakie różnorodne. O, te są ciekawe bardzo. No naprawdę, naprawdę. Wybór dla mnie jest super. Także nie, my dzisiaj nie kupujemy. Nie kupujemy żadnego tortu weselnego. My idziemy teraz tu, bo tu widzę, że jest taka fajna dróżka. Ona może gdzieś nas doprowadzi, co? Tu widzę, że możemy sobie pójść, i tu możemy sobie zwiedzać. No, wow, te uliczki. Te uliczki są po prostu takie przytulne, takie klimatyczne te domki. Nie wiem, gdzie idziemy. Wiecie, ja tak się trochę czuję, jak właśnie taki turysta w nowym miejscu. Gdzieś idę, ale nie wiem gdzie. Może gdzieś mnie to doprowadzi. Naprawdę nie mam pojęcia. Dobra, idziemy tu, bo tu ta, ta kamieniczka jest śliczna, włosko wygląda. Idziemy sobie dalej w takim razie. Ja tam oczywiście jeszcze sobie potem. Potem przejrzę z daleka, czy nic nie pominęłam. Chociaż, no przypuszczam, że mogę coś pominąć, bo. No jestem tutaj pierwszy raz, jakby nie było. Idziemy dalej, idziemy dalej, Lili. Zwiedzamy sobie. Gdzie my idziemy? Powiedzcie mi, gdzie my idziemy? A co tutaj jest? Wow, co to jest? To są jakieś, nie wiem, jakaś winnica? Tak trochę to wygląda, nie? No. I ona jest na takim wzgórzu, okej, okay. jesteśmy tu, no ślicznie, nie można nic tutaj zrobić, ale za to zobaczcie ten widok, który tu, o, no, wow, wow, jest wakacyjnie, naprawdę jest wakacyjnie. I o, tutaj też jest taka jakaś, jakaś kamieniczka, taka wysypka. w ogóle bardzo ładna, no i... No, i ten widok, aż się naprawdę chce wakacji, powiem Wam. I y, tutaj y, widzę, że możemy. Aha, tutaj już nie możemy sobie pójść, dobra. Y, widzę, że tutaj możemy sobie tworzyć y, pnączy winogron, tak. To wydaje mi się, że to jest właśnie winnica. Wydaje mi się, że tutaj możemy sobie tworzyć takie rozgrywki, tak samo jak na Sulani, takie bardzo wakacyjne, ale w troszeczkę innym stylu. No bo Sulani to wiadomo wyspiarskie życie i tam jest zupełnie inny, inny klimat tego miejsca. Tu jest właśnie, tak jak powiedziałam na początku, tak bardzo śródziemnomorsko, jakaś Włochy, Hiszpania, Chorwacja, coś takiego. Czy tutaj możemy? Nie, tutaj nie możemy sobie podejść, ale też wygląda to bardzo, bardzo ładnie. No, musicie przyznać, że, o, tu jest to serduszko, że to miejsce naprawdę nadaje się na właśnie podróż poślubną. Nie tylko na organizację ślubu, ale na podróż poślubną. W ogóle ciekawa jestem, czy to świeci. No zaraz mamy piękny, słoneczny dzień, więc tego nie sprawdzę, ale tutaj są lampki dookoła, jak widzicie. Piękne są też te drzewa w ogóle, jest ławeczka, jest miejsce do zrobienia sobie grilla. Także wydaje mi się, że skoro tu są te lampki, to to serduszko też świeci i to może być takie też piękne tło na przykład, gdyby wasi Simowie tutaj przyjechali i akurat się tutaj zaręczyli, to mogliby na tle tego serduszka zrobić sobie po prostu selfie i wiecie, wysłać do rodziny w stylu hej, jesteśmy właśnie świeżo po zaręczynach, wygląda to ślicznie, o. No tak, właśnie tak. Dobrze, ja sobie jeszcze tylko tak zerknę z oddali, jakby co tutaj mamy. Tu jest taki właśnie labirynt. Widzę, że twórcy jakoś tak bardzo polubili tego typu labirynty, bo też w Handworth on Bugli też właśnie znajduje się taki powiedzmy, że labirynt ten z tym ślimakiem. Tam wiecie, na pewno kojarzycie. No i cóż, no, jest tu tak kolorowo. I to w ogóle te ptaki w tle, które ciągle słyszę. Nie ma tu właśnie takiego jakiegoś miejskiego hałasu. Jest taki... Właśnie słychać ptaszki, taki spokój, dźwięki plaży. I czy ja tutaj widzę, że tutaj coś pływa? Czekajcie. Aha, tutaj jest taka ryba po prostu. Taka ryba sobie pływa. Okej, okay, dobra. Tam jest taka jakaś mniejsza rybka. Mhm, bo wiecie, ja już tutaj widziałabym jakieś delfiny. Ale nie, to jest po prostu rybka taka sobie. O! No dobrze, myślę, że sobie już już zwiedziliśmy ten obszar, no ja chyba nie muszę nic więcej dodawać, słychać po moim głosie. Moją pierwszą, prawdziwą, szczerą reakcję. Czy ja tutaj widzę jeszcze jedzonko? Nie, 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 to ja muszę zobaczyć koniecznie, no jak jedzonko, to no, widzicie, no nawet mnie tu wołają. Zamów ja jedzenie. Aha, tutaj jest takie słodkie bułeczki, pierogi z warzywami sajgonki, czyli to, co już w sumie znamy. Mm -hmm, no fajnie, też miło, że mamy takiej, taką kuchnię tutaj do wyboru. Ale ja sobie jeszcze wiecie, dla pewności się tu rozejrzę, czegoś nie pominęłam przypadkiem. Tak się rozglądam, ale wydaje mi się, że nie pominęłam. Żadnej z budek z jedzeniem. Tutaj tylko widzę, że możemy przebrać naszych simów, zaplanować oficjalne stroje i oglądać towary na. Na wystawie sklepowej. No dobrze, no to tak prezentuje się ten ryneczek. A teraz myślę, że sobie pójdziemy mm, zwiedzić tak szybciutko inny obszar, ten już bliżej wodospadów. Wow, no to jest wszystko po prostu cudowne. No dobra, idziemy dalej. No, i powiem Wam, że po drodze do tych wodospadów stwierdziłem razem z Lili, że sprawdzimy sobie jeszcze lokal weselny, który znajduje się tutaj, zaraz Wam go pokażę, ale najpierw musimy podziwiać widoki, w ogóle to drzewo, czy to jest to drzewo, o, tam, o którym tam już czytaliśmy. Zaraz tam spróbujemy podejść, jeśli się da. Tutaj mamy takie tereny, widzicie, też jest plaża piękna o no dobra, dobra, tak wygląda powiedzmy tak, abym powiedziała panorama, a teraz już zobaczmy, to drzewo mnie ciekawi, gdzie ono, a tu są wodospady, o spoiler, dobra, nie, to nie patrzę, bo wodospady na koniec, teraz zobaczmy sobie ten lokal weselny, chodź tutaj Lili, tu widzę, że jest ten taki cpanuszek do parzenia herbaty, o, widzę, że tutaj mamy właśnie tak, troszeczkę to działa na takiej zasadzie jak nasz ten dzbanek do herbaty, który już mieliśmy, w grze. Dobrze, dobrze, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Tu mamy stoliki, tu możemy wznieść toast. Jeśli chodzi o, a tutaj jest sala weselna. Chciałam tylko jeszcze dodać, że jeśli chodzi o rozgrywkę z tego pakietu, to ja nie będę nagrywać takiego, wiecie, specjalnego odcinka, w którym będziemy sobie organizować ślub, dlatego że ja zwykle tego nie robię. Po prostu rozgrywkę testuję sobie w moich seriach i tak też będzie tym razem. No, ale myślę, że Możecie już właśnie sobie wyobrazić, jak to by wszystko pięknie wyglądało, gdyby Lili, no właśnie teraz, miała stanąć tutaj razem ze swoim ukochanym. No i razem właśnie wzięliby sobie ślub w takim pięknym miejscu. Tu widzę, że można właśnie wysłać Lili w stronę ołtarza, przejść alejką. Tutaj widzę, że mamy też jeszcze taką salę weselną, czyli to jest takie miejsce, w którym możemy sobie po prostu wybrać. W jakim stylu chcemy mieć może ślub? Dlatego, że tutaj widzę, że właśnie jest łuk weselny. Tu jest taka sala bardziej już bankietowa. Jest tutaj też fontanna, stół dla nowożeńców i dla gości. Tu mamy bar. A tu właśnie jest kolejny łuk weselny, już w innym stylu, więc tak to się prezentuje. No, ciekawe, ciekawe, ciekawe rozwiązanie, jeśli ktoś. Właśnie chcę sobie zorganizować ślub w takim miejscu, to myślę, że wygląda to bardzo ładnie. No i teraz tak, rozejrzyjmy się jeszcze po okolicy. Zobaczmy, tutaj mamy właśnie takie alejki, tam są te wodospady, dobrze, dobrze. Tu możemy sobie też iść, aha, ale tylko do tego miejsca. Tu są takie wzgórza śliczne. Mhm, no dobrze, no dobrze, no dobrze. To ja myślę, że razem z Lili już naprawdę będziemy się kierować w stronę tych wodospadów padów, bo one mnie naprawdę bardzo bardzo interesują. Jestem ciekawa, jak to wygląda, ale jeszcze sprawdzę sobie, łapędzie, będzie jakieś liczne. Tak. Możemy, bo ja chciałam właśnie sobie sprawdzić, czy możemy sobie przejść z tym mostkiem, i wygląda na to, że możemy. No i jest. Przyszła z tym swoim pięknym bukietem. <laughs> o, i tak to wygląda. No, naprawdę. Jestem zachwycona. Jestem zachwycona. Lili w ogóle wygląda. O, jakby była taka troszeczkę zamyślona, rozmarzona. Myślę, że to miasteczko sprzyja właśnie takim, takim rozmyślaniom o, o miłości. No i właśnie widzicie, no, Lili tam już widzi, tam już widzi cel naszej wędrówki, czyli wodospady. No i zbliżamy się, zbliżamy się. Wow! Wow, wow, wow. Tu jest po prostu bajecznie. Widzę, że jest kolejna plaża i można sobie tutaj pływać przy tych wodospadach. No nie mogę, nie mogę, zobaczcie to. Ej, jakie to jest w ogóle piękne światło w tym miasteczku. Od początku właśnie zwróciłam na to uwagę, że kolory są takie, takie niesamowite i takie bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają. I tu możemy sobie rysować. O, 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 dobra, nowości widzę, takie o. No to koniecznie, koniecznie musimy sprawdzić, rysować. Nie no, serce w takim miejscu to oczywiście, że serce. Chodź Lili, pokażesz nam jak to właśnie wygląda. Bo poza sercem możemy narysować jeszcze gwiazdę i uśmiechniętą buźkę po prostu. O, jakie to jest urocze! I co my tutaj mamy? Piaskowy sentymentalizm. Lili zainspirowała się plażowym piaskiem i stworzyła dzieło sztuki. No, niesamowite i to taka pamiątka po nas na tej plaży. Jakie to jest wszystko romantyczne, no, naprawdę, wow. I co tu jeszcze możemy? Możemy sobie właśnie poleżeć też na leżaczku, świetnie. I te wodospady. Mm. Wiecie co, zobaczmy, czy możemy tędy dojść też do tego drzewa. Chyba tak, tak, bo tutaj prowadzą schody, więc idziemy. I możemy też tutaj przejść już nad tymi wodospadami. Ja myślałam, że. Możemy. Tak, możemy. Wow. Bo ja myślałam, że musimy zmienić parcelę. Wiecie, bo tutaj jest parcela mieszkalna i myślałam, że musimy na nią się wybrać, a nie! Tu możemy sobie swobodnie spacerować. Super. Zaraz pójdziemy na ten mostek, ale wpierw chciałabym zobaczyć to drzewo. To drzewo wygląda właśnie tak, jak to było zakochane. Jakby wiecie, że tak przytulali ze sobą. No to wygląda uroczo. Możemy coś z tym drzewem? Widzę, że nie chyba. Tutaj w ogóle ptaszki sobie latają. To jest takie urocze. Wow. No naprawdę muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o moją skalę własną prywatną screenogenności, to to miasteczko dostaje 10 na 10, bo jest po prostu śliczne, jeśli chodzi o skriny. Chodź tu, Lili. Chodź tu Lili, wchodzisz po tych schodkach, tak? Pięknie to wygląda. O, i ten zachód słońca i balony! Wow, dobra. Jesteśmy już przy tym drzewie. Tu widzę, coś możemy zebrać. Aha, Lilię! Widzicie, Lili może sobie zebrać kwiat Lilii. <grystanie> Okej, okay. świetnie. No i jak ci się Lili widzi, co? Jak ci się tu podoba? Pięknie, nie? No wiem, też tak myślę. Dobrze. I skoro już mamy to piękne zachodzące słońce, to chodźmy tu. Chodźmy tu koniecznie na ten mostek. O jak tu szumi. Pięknie. Zobaczcie sami. No nic, tylko się zachwycać. Po prostu. Wow, naprawdę nie spodziewałam się tego. Kompletnie się tego nie spodziewałam, że to miasteczko zrobi na mnie aż. Takie wrażenie. Ja myślałam, że po Hanford on Bugley, czyli po tym miasteczku, które no mamy z pakietu wiejska Sielanka, to już nic na mnie nie zrobi wrażenia. A tu proszę, jestem zaskoczona. Nawet nie wyobrażałam sobie, żeby w Simsach pojawiło się miasteczko w takim właśnie stylu, w takim klimacie. No i że zrobi ono na mnie aż takie wrażenie. No i jest, jest nasza Lili, podziwia sobie widoki. No i sami zobaczcie, sami zobaczcie te screeny, jakie tutaj mogą powstawać. Te, no, no, no niesamowite. Słów mi brak. Wow, tu są jeszcze świetliki jest ich tak dużo, motyle, tyle, taka mgiełka się tutaj unosi. No. Niesamowite. I księżyc. Mamy księżyc. Mamy księżyc, czyli spędziliśmy tutaj cały dzień, czyli możemy wrócić do tego miejsca, żeby sobie sprawdzić, czy to serduszko świeci. Tak jak już mówiłam poprzednio, bo mnie to bardzo zainteresowało, czy ono świeci, czy nie. Także ja bym chciała to sprawdzić, więc myślę, że wybierzemy się właśnie tam. No i podsumujemy sobie no, tę te, pierwszą część przeglądu, chociaż no, myślę, że sami wiecie, jaka będzie moja recenzja. W ogóle zobaczcie ten detal. Tutaj są obrączki. Ja tak się jeszcze rozglądam, żeby sobie to wszystko pooglądać dokładnie, no i zauważyłam, że tutaj są obrączki przy tej alejce. No uroczo to wygląda. Przeuroczo. Dobrze, no to co? Już teraz naprawdę zmierzamy na miejsce naszego podsumowania. Prawie zapomniałam pokazać wam jeszcze latarnię morską, która jest tutaj w okolicy tego właśnie pomostu. Widzę, że tutaj prowadzi jakaś dróżka. Możemy podejść pod latarnię? Tak, możemy. Ale no nic nie możemy z nią zrobić, czyli ona jest też właśnie do zrobienia sobie ładnego zdjęcia na przykład. No ale jest urocza. Jest taka malutka i tutaj ta ścieżka jest taka przytulna, ślicznie to wygląda. No i Zagadka rozwiązana. Serduszko, niestety, nie świeci, a szkoda. Tutaj mamy te lampki dookoła, tak jak wam już pokazywałam, one sobie świecą, ale serduszko nie. Ale nie zmienia to faktu, że jest naprawdę bardzo, bardzo urocze. No i co no, Lili? No? Co powiesz? Co powiesz, jak Ci się podoba? <grym> Wydaje mi się, że Lili naprawdę się rozmarzyła i że ona by tutaj zdecydowanie mogła przybyć na podróż. Poślubną, widzicie, nawet się uśmiecha. No i cóż no, co ja mogę powiedzieć? No Sami wiecie, sami słyszeliście, ja jestem zachwycona i nie zamierzam tego ukrywać. To miasteczko jest. Przeurocze jest bardzo klimatyczne. Mamy tutaj do wyboru aż 9 parceli, także daje to też nam pole do popisu, jeśli chodzi o wyobraźnię. Możemy sobie stworzyć tutaj swoje własne parcele, swoje własne historie. Możemy też korzystać z tego co już tutaj zostało dodane przez twórców. To wszystko też jest bardzo dobrze wykonane. Wiem też, że twórcy współpracowali z graczami przy tworzeniu budowli do tego pakietu, także to też jest jak najbardziej na plus, dlatego, że te budowle dzięki temu są, no powiedzmy to sobie szczerze, bardziej dopracowane i wszyscy to wiemy. No i cóż, no wy koniecznie dajcie znać, co myślicie, czekam na wasze wrażenia, wasze opinie, czy już graliście tutaj w tym miasteczku, jak tam wam się właśnie screeny robi <gry> i jak ogólnie oceniacie klimat tego całego miasteczka. I już teraz zapraszam was na kolejne części mojego, jakże Spóźnionego przeglądu tego pakietu, a na dziś to tyle. Jak zawsze mam nadzieję, że dzisiejszy film podobał Wam się. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną, i do usłyszenia już wkrótce, pa pa!